Cześć wszystkim. Super, dzięki za zaproszenie. Super, że tutaj jesteście. Mi z tego powodu bardzo miło. I przygotowałam dzisiaj dla Was prezentację na temat przepisu na sprzedaży gry. Ponieważ jest to temat newralgiczny, każdy z nas by chciał osiągnąć takie super sprzedaże, ale czasami jakby jest kilka rzeczy, które nam po kolei w tym procesie zgrzytają. I mam nadzieję, że poprzez moją prezentację będę w stanie Wam pomóc z pewnymi rzeczami, którymi możecie mieć jakieś problemy. Może dać kilka tipów, hintów. Podzielę się kilkoma narzędziami, z których korzystam. Niestety temat jest tak obszerny, że wiadomo, że nie jestem w stanie ogarnąć wszystkich zagadnień tak bardzo szczegółowo. Dlatego mam do Was taką prośbę, że na przykład, jeżeli uznacie, że jest pewien niedosyt na temat jakichś zagadnień, które poruszę w mojej prezentacji, to zapraszam na moją stronę marteting.net. Tam są linki do kontaktu do mnie. Można się zapytać, można mnie tam łapać, pytać, kiedy będę miała chwilę wolnego czasu, to postaram się Wam pomóc. Dobra, ale jedziemy. Więc kim ja właściwie jestem i co tutaj robię? Pracuję w giereczkach już 6 dobrych lat. Pracowałam w firmach takich, jak tutaj widzicie. Moja droga zaczynała się od community managementu, więc potem poprzez PR, aż wreszcie stanęłam na marketingu i mam przekrój przez różne profesje, z którymi można się zajmując marketingiem w tej branży tutaj znaleźć. A dzisiaj nie pracuję już w żadnym studiu game devowym, ani u żadnego publishera. Pracuję w firmie 8bit, która zajmuje się rekrutacją do game devu, więc jakby coś, to zapraszam do kontaktu, ale prywatnie zajmuję się właśnie takim doradztwem dla game devu, ponieważ bardzo szanuję to, że jest tutaj masa kreatywnych ludzi, którzy mają fajne pomysły, ale czasami nie do końca wiedzą, jak sobie tutaj tę drogę przetorować i poradzić z tymi meandrami marketingu i z tym całym, jest to ogromnym szumem informacyjnym, który się dzieje. Jakby musimy dzisiaj bardzo dużo poprzebijać się w mediach, o tą uwagę graczy i mediów, więc staram się dzisiaj to ogarnieć. Dobra, ale jako że przyjąłem sobie nomenklaturę taką bardzo kulinarną, więc będziemy iść właśnie w tym torze. Czyli nasze sprzedaże musimy zacząć jakby układać od takich podstaw. Czyli naszym pierwszym, najważniejszym elementem jest produkt, czyli tak zwane mięcho. I teraz to, co musimy zacząć sobie tutaj definiować, w ogóle w momencie, kiedy wstaniemy sobie rano i pomyślimy sobie, o kurczę, ale mam świetny pomysł na grę, ale to nie wystarczy. Jakby w tym momencie konkurencja jest ogromna na wszystkich platformach, musimy sobie zdawać z tego sprawę i musimy sobie właśnie znaleźć te trzy magiczne literki USP, które definiują cechy, dzięki którym będziemy w stanie łapać potem uwagę graczy, prasy, influencerów i tak dalej. Więc to jest taki core tego wszystkiego, to właśnie to jest to mięcho. I chciałabym Was tutaj bardzo, ale to bardzo uczulić, że niestety USP to nie jest lista feature'ów, które często ludzie wymieniają, że na przykład jest ładna grafika, że jest crafting w grze, że kurczę, nie wiem, mamy fajnego voice actora. Nie, to są feature'y. Jakby tutaj chodzi o to, żeby znaleźć tą taką bardzo wyrazistą cechę, że jak na przykład, nie wiem, rozmawiam z Wami i mówię Wam, że ta gra to jest, powiedzmy, jedno zdanie i wy od razu jesteście kupieni, albo nie, jeżeli USP jest na przykład źle zdefiniowane, albo na przykład w ogóle go nie ma. A teraz, co jest bardzo istotne, to będziemy sobie to potem jeszcze potem omawiać, żeby było opisane takim językiem, który ludzie zrozumieją, czyli nie możemy jakby walować tego, strasznie pokrętnie tego tłumaczyć. To musi być po prostu straight in your face, to the point, żeby było wiadomo, z czym ktoś ma do czynienia. I teraz to, co jest istotne właśnie, to, żeby zacząć pracę nad tym od samego początku. Czyli nie to, że prototypujemy sobie, potem coś wyjdzie. Nie, musimy na początku usiąść do tego Excela niestety, zacząć dłubać generalnie. A tutaj na dole mam taki ciekawy przykład gry, która niestety ma dosyć przykrą
historię. Jest to gra wydana przez Amazon, czyli wyobraźcie sobie, że tam naprawdę nie był problem z pieniędzmi. Gra generalnie sflopowała mocno. Na tyle, że nie sprzedała się w ogóle na launchu. Była to gra free-to-play, PvP. Próbowano potem ją ratować, ale niestety nie udało się. Ale tutaj możecie sprawdzić dlaczego, ponieważ jak sobie wejdziemy na kartę Steamową tego produktu, widzimy, że producent, wydawca mówi o rzeczach oczywistych, że możemy grać w grę free-to-play, która ma postaci. Jakby nie jest to żaden wyróżnik, prawda? Dobra. Ale, no właśnie, co może być takim USP? Na co moglibyście zwracać uwagę? Co może być jakimś wyróżnikiem? Tutaj sobie przygotowałam taki zestaw czterech, myślę, że całkiem spoko case'ów, które właśnie mają taki message, który jest bardzo taki klarowny i jest faktycznie przyciągający uwagę. I na przykład w przypadku Superhota korem tego, jak ta gra była promowana, to było to, że czas płynie wtedy, kiedy poruszasz się ty. Prawda? To jest takie ekscytujące jakby. Od razu jak się słyszy coś takiego, to się chce dowiedzieć więcej. W przypadku Fall Guysów. Fall Guysy poszły w bardzo taką już, można się było spodziewać, że trochę już nieco przesyconą formułę, bo zaoferowały Battle Royale, tylko że to jest Battle Royale z twistem, bo firma, która produkuje Fall Guysy, czyli Mediatonic, postanowili do tej formuły Battle Royale dołożyć taki twist z japońskiej telewizji rozrywkowej. Nie wiem, czy kojarzycie taki program jak Takeshi's Castle, tam się robi właśnie takie śmieszne wyzwania. Jakby połączenie tego dosyć już przesadzonego, można by powiedzieć, gatunku wraz z tym twistem i z trochę niebanalną formą jest też ekscytujący, na tyle ekscytujący, że oni bardzo łatwo byli w stanie zapiąć sobie deala z Devolverem. Po prostu ta idea była na tyle ciekawa, że od razu pykło. W przypadku Plants vs. Zombies Garden Warfare to, co jest ciekawe, to jest to, że mamy tutaj shootera dla dzieciaków, co jest też w sumie nie było wcześniej spotykane, kiedy ta gra wychodziła. Jestem mamą 10-letniego gracza, więc i lubię strzelanki. Jakby moim problemem było to, żeby sobie ogarnąć właśnie taką grę, w którą mogę sobie pograć z moim synem. A tutaj proszę, jednak producent, wydawca wyszedł do mnie z taką fajną formułą i jakby generalnie od razu byłam kupiona. W przypadku Hat in Time'a tutaj mamy taką sytuację, że jest to, nie wiem czy kojarzycie, ale jest to taka gra, która jest platformerem w takim starym stylu, takim, który kojarzymy z Nintendo 64. Z tym, że ta gra, kiedy była zapowiadana, albo były to czasy przed zapowiedzią Crasha Bandicoota w wersji remasterowanej, czy tam Spyro, ona oferowała właśnie takie doświadczenie, ale właśnie te stare gry Nintendo, tylko że na PC-cie. Więc w ich przypadku tym USP było to, że możemy sobie zagrać w tą taką klasyczną platformówkę na nowej platformie. Czyli generalnie USP w tym wypadku to może być na przykład nowa grupa docelowa, art style, pomieszanie ciekawego gatunku, które nikomu wcześniej przyszło do głowy, nowa platforma, you name it. Ale jakby każdy z tych przykładów jest na tyle ekscytujący, że od razu chwyta za serce. Więc w skrócie. USP to jest tak naprawdę odpowiedź na pytanie postawione tutaj na dole. Po prostu musimy pamiętać o tym, że my produkując naszą grę, wychodząc z komunikatami, a potem wypuszczając ją, oczekujemy od graczy dwóch rzeczy. Oczekujemy ich czasu i oczekujemy ich pieniędzy. I teraz musimy im dać naprawdę taką wartość, która będzie w stanie jakby wyjaśnić im, dlaczego powinni nam to dać. Why would I care? Dobra, ale jak się do tego zabieramy? Bo jakby samo to, że wam powiem, że musicie sobie wymyślić, jaki jest USP, no to trochę nie bardzo, prawda? Musimy się zastanowić, jak w ogóle do tego podejść. I wiem, że bywa często tak, że osoby, które mają przed sobą promocję pierwszej gry, czasami nie mogą się, nie wiedzą, jak za co się w ogóle wziąć. I to jest metoda, którą ja nauczyłam się robić, te rzeczy, które dzisiaj robię.
Więc proponuję Wam ten rodzaj nauki, którym ja sama szłam. Generalnie nie wiedziałam na początku, jak się ogarnie pewne procesy, więc postanowiłam zacząć naprawdę ciężki research konkurencji. I w momencie, kiedy macie tą pierwszą ideę na zrobienie gry, to jest coś, co powinniście zrobić jako pierwsze. Czyli na przykład tutaj chciałabym Wam gorąco polecić narzędzie GameStats. Tutaj mam właśnie z niego screenshoty. Jesteście w stanie dzięki temu narzędziu, tylko chodzi akurat o Steama tutaj, podpatrzeć sobie, jakie wyniki na przykład finansowe, jakie tagi, kiedy wydawała się gra na podstawie wersji bezpłatnej nazwy gry, tagu albo publishera. Wersja płatna, która kosztuje chyba $20 miesięcznie, oferuje trochę więcej fajnych elementów filtracji, ale jakby na tej podstawie jesteśmy w stanie sobie określić listę rzeczy, listę gier, które możemy my traktować jako o, to mogłoby być podobne do tego, co ja mam w mojej głowie. I teraz, tutaj mam dla Was przykłady wyszukiwania po tagu Metroidvania Dark Fantasy. Tak mi po prostu wyszło, że ha, chciałabym sobie zrobić taką grę i muszę zobaczyć, które gry osiągnęły relatywny sukces, a które niekoniecznie. Jest to o tyle nam potrzebne, dlatego że dzięki temu, czekajcie, muszę tak, dzięki temu jesteśmy w stanie sobie zrobić taką listę. Ja proponuję, żeby sobie zrobić listę takich, czasami może nawet nie być aż długie, na przykład 5 sukcesów gier, które faktycznie mają fajne oceny, dużo sprzedaży. Tutaj możecie sobie to podpatrzeć pod net revenue. Teraz akurat to tak fajnie zlicza, bo kiedyś było tak, że myśmy sobie sprawdzali, robiliśmy sobie taką formułę po liczeniu recenzji, które widoczne są na Steamie. Mnożyliśmy to razy 50 albo razy 80, zależy jak to tam sobie przyjmował. I wtedy nam mniej więcej wychodziło, ile tych sztuk jest sprzedanych. A tutaj można sobie mniej więcej z tego systemu to podejrzeć. I teraz bardzo ważne jest to, żeby po pierwsze ogarniać trend, co jest nośnego w tym gatunku, który sobie umyślimy, ale też żeby realnie wypozycjonować się na skupie gier, który wy jesteście realnie w stanie zrobić. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli planujecie sobie zrobić jakiś taki shooter, to może niekoniecznie sprawdzajcie, co robi Battlefield albo COD, ponieważ umówmy się, nie jesteśmy w stanie tego naszymi środkami, tego poziomu osiągnąć. Nie ma takiej możliwości, nie mamy takich zasobów, nie mamy takich pieniędzy. Nie. Więc lepiej sobie ustawić taką grupę gier, do którego poziomu jesteśmy w stanie faktycznie realnie dotrzeć. I dlaczego ja sobie tutaj to dzielę na pykło, no nie pykło? Dlatego, że po pierwsze chcemy wiedzieć, jakie rzeczy zażarły w tych rzeczach, które się udały, oraz jakie rzeczy się niekoniecznie się sprawdzają, mogły wpłynąć na to, że promocja jakiejś gry no, nie udała się i zakończyła się naprawdę miernymi sprzedażami. Więc tak. I teraz tu jest jeszcze taki fajny graf ze Steama, żebyście zwracali uwagę też na to, w jakim gatunku platforma chcecie sobie wybierać tutaj grę, którą chcecie robić, bo na przykład widać, że konkurencja w pewnych rejonach jest naprawdę spora. To oznacza, że no, jakby jest większa trudność, żeby osiągnąć ten nasz sprzedażowy cel. Jakby w dużo lepszej sytuacji są na przykład gry nie wiem, RTS-owy niż puzzle platformery. Jakby bierzcie pod uwagę ten faktor. Dobra, ale skoro już mamy tą listę tych gier, do których my aspirujemy, no to musimy w takim razie zacząć zbierać dane. I ja Was tutaj zachęcam do tego, żeby kopiować sobie, jak wygląda grafika promocyjna. Dlaczego? To idę do tego później, ale jakby to też ważne, żeby było widać, jak one się, te gry wizualnie te sprzedają. Tagi, krótki opis, ponieważ krótki opis jest jedną z pierwszych rzeczy, na które gracz zwraca uwagę, kiedy wchodzi na Waszą stronę Steamową. Long description jest już tak troszkę w
w wodzie, jakby zanim ktoś do niego dojdzie, no to faktycznie musi przebić i być zainteresowany tym krótkim opisem. No ale możecie sobie też wpisać listę feature'ów. Ważne jest też, żeby zobaczyć, w jakiej cenie ten produkt się sprzedawał, także wy będziecie potem mieli trochę prościej z oszacowaniem, na jaki pułap cenowy wy możecie wejść. Ile reviewsów średnia, no i właśnie revenue. I w tym momencie od razu będzie widać, które rzeczy macie wyselekcjonowane jako te, które niekoniecznie poszły oraz te, które udały się super i w ten poziom będziemy tutaj sami celować. No i jeżeli jesteście w stanie zdefiniować, co jest USP danej gry, to też jak najbardziej czasami to widać, czasami tak w przypadku Crucible, które pokazywałam wcześniej, no ciężko to znaleźć. Natomiast jeżeli macie problem z tym, to jeszcze raz zachęcam do tego, żeby mnie pingać prywatnie, może będę w stanie pomóc. No tak. I ten wstępny research potrafi zaoszczędzić wam nieco czasu, bo jeżeli na przykład faktycznie wyjdzie, że gatunek, który chcemy robić, jest strasznie przesycony, te gry naprawdę nie zarabiają nie wiadomo jakich kroci, a zdajemy sobie sprawę z tego, że development może potrwać 12 miesięcy, to teraz pozostaje jakby tutaj odpowiedź na pytanie, czy naprawdę warto, czy nie lepiej poszukać czegoś innego. No ale jeżeli okazuje się, że to jest ten pomysł, no to wiemy w tym momencie, co mniej więcej robi konkurencja, jakie ma atuty. Patrząc na przykład na analizę komunikacji, wiemy jak to robi. Oraz, haha, wie czego nie robi, wiesz czego nie robi. Czyli to możesz wykorzystać generalnie ty. Ale to była jedna strona medalu. Teraz jest druga i to trochę bardziej tricky, ponieważ mamy produkt, który sprzedajemy właśnie tym ludziom, tak? I oni są konsumentami, którzy jakby myślą też o swoich potrzebach. I teraz największym wyzwaniem dla mnie jako marketingowca jest to, żeby umieć się wczuć w rolę tej osoby, której ja chcę to sprzedać, która ma właśnie dać mi ten swój czas i pieniądze. I teraz pierwszym krokiem do tego, żeby móc to zrobić, jest w ogóle poznać tych ludzi, wiedzieć, co oni, czego oni oczekują. I teraz zakładam, że ludzie, którzy grają w te gry konkurencji, do których my aspirujemy, to mogą być też ludzie z tak zwanego twojego targetu. I można też się dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy, jak się w ogóle wejdzie trochę głębiej i będzie się analizowało to, co ci ludzie, czym ci ludzie, kim ci ludzie są. Czyli na przykład można się dowiedzieć, czego im brakuje w grach, bo ludzie, kiedy im się coś nie podoba, są bardzo werbalni. I to też może być coś, czym wy jesteście w stanie się zainspirować, faktycznie projektując swój produkt. No ale dobra. No bo ja mówię, że okej, to znajdźcie, ale to nie jest taki proste. No jakby mamy tutaj dwie ścieżki. To jest troszkę łatwiejsze, bo na przykład to już coś tam zaczęliście robić, bo zakładam, że no to nie jest tak różowo, że wszyscy jakby są tutaj w układzie i jakby zaczynają się zastanawiać, że już są w trakcie developmentu akurat w tym przypadku. O tyle fajne jest to, że już mamy jakiś analityk. Jeżeli nie mamy, no to trochę nie fajnie, ale myślę, że nie wiem, jeżeli macie jakieś socjalowe profile, to na pewno macie wgląd w analityki tamtejsze. A jeżeli analityki to za mało, no to zawsze też możecie ich zapytać. Jakby tutaj jest taki fajny case. Ja wiem, że trochę może scope nie jest taki jak w waszym przypadku, bo jakby nie było no kapką, to wiadomo, że duża sprawa, ale oni zrobili taką bardzo fajną rzecz, kiedy zastanawiali się, kiedy pracowali nad, myślę, że promocją i pewnie jeszcze trochę nad rzeczami związanymi z Resident Evil Village. Mianowicie oni po prostu wyszli z ankietą, której mieli bardzo fajne pytania. Niestety mnie się udało wygrzebać tylko to jedno. Jak brałam udział w tej ankiecie, to nie, kurde, nie zrobiłam screenshotów. Nie wiem w ogóle, co ja myślałam wtedy, ale okej. Okay. Ale oni po prostu w tym momencie sprawdzają, jakie ludzie mieli preferencje odnośnie nowej gry. Czy na przykład chcieliby, żeby była perspektywa pierwszej,
czy trzeciej osoby, wiecie. Czy na przykład ludziom dobrze rezonuje tytuł Resident Evil Village. I jakby wy możecie zrobić podobnie. I na podstawie tych odpowiedzi możecie też podjąć pewne kroki. Myślę, że to jest całkiem spoko opcja, żeby pytać ludzi, jakby. No i po to są też to być pytanie, myślę. No, ale jest też druga opcja, kiedy nie macie community. I w tym momencie, no to wracamy znowu do tych researchów i przekopujemy się przez kanały komunikacji naszych konkurentów. I tutaj wypisałam wam kilka takich, które przychodzą mi tak na szybko do głowy, że na pewno to mogą być Steam Discussions, Reviewsy, grupy na fejsie Discord, Twitter i Reddita oczywiście. I tam po prostu patrzymy sobie, analizujemy, jakie ludzie mają preferencje, z jakim kontentem dobrze rezonują. Często są werbalni, na przykład mówią, że oglądali coś tam, to było fajne, oglądali to u kogoś i jakby w tym momencie macie taki pełniejszy obraz osoby, do której potem będziecie mówić. Jesteście w stanie bardziej wejść w jej skórę, no bo musimy też sobie tutaj powiedzieć prawdę jasno, że no my nie do końca jesteśmy targetem naszych gier. I ci ludzie, tak, no, jakby nie możemy tylko patrzeć po sobie. Musimy po prostu zacząć słuchać innych ludzi. No, ale oprócz tego, jeżeli nie mamy tego community, możemy faktycznie się wesprzeć też trochę danymi z portalu na przykład Marka Zuckerberga. I tutaj was zachęcam do tego, żeby odpalić sobie Business Managera i skorzystać z takiego narzędzia jak Audience Insights. Z tym, że z tym narzędziem jest taki problem, że ono nie zawsze wyciąga nam idealnie dane na temat gry, którą chcielibyśmy sobie podejrzeć. A tutaj wam przysłałem taki przykład właśnie z Darkest Dungeon. Jeżeli ktoś by chciał na przykład robić tego typu grę, to może traktować tę grę jako benchmark i może sobie tutaj zobaczyć, jakie są dane demograficzne, geograficzne, co może być bardzo interesujące, ale ciekawe jest też to, że jeżeli na przykład faktycznie Facebook nam tutaj coś fajnego wypluje, to możemy sobie też podejrzeć, jakiego rodzaju fanpage'e ludzie, którzy interesują się tą grą, sobie śledzą. I dlaczego to jest fajne? To jest fajne dlatego, że po pierwsze możemy sprawdzić, jakiego kontentu oni oczekują oraz nawet obrazki, jakiego rodzaju stylu graficznego oczekują. Czy na przykład wolą takie bardziej, wiecie, piękne, dopracowane, takie bardzo graficznie cudowne, w przeciwieństwie do mojej prezentacji, image'e. Czy wolą właśnie coś takiego bardziej memicznego, takiego luźnego, śmiesznego, niekoniecznie z takim bardzo on point graficznym sznytem. No, i co nam to daje? Wiemy, gdzie siedzą ci ludzie i de facto to nam trochę rozwiąza ten problem, kiedy ludzie pytają, ale no dobra, ale to co ja mam nagrywać zdjęcia, znaczy filmy na TikToku? No jeżeli okazuje się, że ci ludzie tam nie są, nie korzystają z tego medium, to jakby możesz nie przejmować się na razie tym TikTokiem, chyba że będziesz chciał na przykład, nie wiem, spenetrować nowy kanał komunikacji. To wtedy jasne, jest to możliwe, ale jeżeli na przykład wiemy na pewno, że ci ludzie tam nie siedzą, a jest przygotowanie kontentu i prowadzenie jakby komunikacji z ludźmi, to jest kupa czasu. Więc na początku na pewno i tak się ograniczycie do jednego czy dwóch kanałów, ale teraz ważne jest to, żeby wiedzieć na pewno, na jakim ich znajdziemy. To, co mówiłam wcześniej, czyli jaki rodzaj treści, na co oni reagują. Jakby nie chodzi o to tylko, żeby im wrzucać reklamy, że siema, to jest moja gra, kup teraz, bo jakby znowu, dlaczego? A na przykład może, nie wiem, bardziej ich jara jakiś rodzaj, nie wiem, może lubią Dev Diary. Nie wiem, ludzie oglądali Dev Diary z Senmuły, więc jakby ten proces behind the scenes był spoko. Albo na przykład, nie wiem, oczekują jakiegoś śmiesznego kontentu, jakiejś takiej rozmowy, takiej bardziej ludzkiej, troszkę na zasadzie takiego przekomarzania się, jak na przykład poprowadzi profil Fall Guysów. I teraz to jest bardzo ważne, to, że wiemy, jakim językiem oni mówią i z jakich wyrażeń korzystają. I po prostu nie ma na przykład takiego
Kurczę, takiej przepaści, że na przykład, wiecie, ludzie mówią do was, mówią do siebie na portalach takim normalnym, luźnym językiem, a teraz nagle ktoś wyskoczy, szanowni państwo, chciałbym wam przedstawić naszą fantastyczną grę, i tak dalej. No nie, bo w tym momencie to jakby jest ta przepaść, jest takie, serio? W ogóle o co ci chodzi? No, ale to tak. A innym też bardzo ważnym motywem, wcześniej wspominałam, tym akurat trochę mi dubel wszedł, jest to, że wiemy, co nie mówią o grach konkurencji, czyli czego im brakuje. Na przykład przykładem może być tutaj to, że chcemy sobie zrobić, nie wiem, jakąś grę i na przykład widzimy, mamy jakiś tam na to pomysł, ale ludzie mówią, że na przykład kontrolsy, które były tam, niekoniecznie grają i że to jest słabe. I my możemy się tym zasugerować, możemy stwierdzić, no dobra, skoro lud przemówił, to w tym momencie dajmy im to, czego oni chcą. No, więc teraz, jak już mamy ten research konkurencji, wiemy, co oni robią. I wiemy, czego ludzie oczekują, co oni chcą. Jesteśmy w stanie sobie to USP przygotować. Jesteśmy mądrzejsi o to. To nam daje trochę, no myślę, że bardzo w sumie, kopa w stosunku do tej całej reszty jakby. W tym momencie już jak robimy tę robotę u podstaw, jesteśmy w 100 lata świetlne przed ludźmi, którzy tego nie zrobili, którzy po prostu robią sobie grę na tak zwanego czuja i tak naprawdę nie wiedzą, czy w ogóle ktokolwiek na to będzie czekał. Ale nadal uczulam, żeby patrzeć jednak realnie na to, co jesteś w stanie zrobić, dowieść i wobec kogo się tak pozycjonować. Dobra, no ale skoro sobie wyjaśniliśmy te rzeczy researchowe, no to okej. Dlaczego w ogóle to wszystko było potrzebne? No bo właśnie to nam pomaga ten przekaz późniejszy. Wyciągnąć po prostu i on będzie nam potrzebny przez cały późniejszy etap promocji gry, bo wiemy, na co zwracają uwagę ci ludzie i jak po prostu do nich podejść. Umówmy się, że jeżeli nie jesteśmy w stanie tej uwagi złapać, no to tych sprzedaży po prostu nie będzie. Nie będzie ludzi, którzy będą zainteresowani jakby nikogo i pojawiają się świerszcze, nie? Trochę słabo. Właśnie, jesteśmy w stanie w tym momencie załatwić ciekawego deala z partnerem, z inwestorem, z publisherem, bo ci ludzie tak samo patrzą na gry, tak jak na przykład gracze, oni też analizują to pod tym względem. Oni też chcą być zaciekawieni, porwani za serce, zwłaszcza jeżeli mają do tego jeszcze zainwestować pieniądze, swój czas, zasoby firmowe. Więc jakby musimy sobie tutaj też postawić sprawę jasną, że oni też są osobami, którym my musimy uwierzyć. No i generalnie ułatwia nam to robotę, jeżeli chodzi o budowanie tej całej naszej późniejszej kampanii. I to, co mówiłam wcześniej, jeżeli przygotujemy sobie to realnie w oparciu o faktycznie twarde dane, no to jeżeli wyjdzie nam, że faktycznie nie, to jest ciężko w ogóle coś tutaj fajnego zaproponować, nie mam pomysłu, no to nie ładujcie się po prostu w długofalowe, długotrwałe budowanie produktu, który tak na dobrą sprawę od początku nie miał przyszłości, bo nie ma nic gorszego niż faktycznie poświęcić, nie wiem, na przykład 2 lata na budowanie czegoś, na końcu obudzić się, że o, jednak fajnie byłoby ogarnąć marketing, zatrudniacie sobie, prosić do współpracy jakąś osobę, która jest nawet marketingowcem, ale kurczę, jeżeli nie ma tych podstaw, to ona też nie wyczaruje, bo nie wiadomo czego. Nie ma na to szans właściwie. Jest to bardzo potem przykre dla wszystkich osób i no, jest potem srogie rozczarowanie. Dlatego uczulam was na to, żeby jednak się przygotować do tego, żeby sobie tego przykrego rozczarowania oszczędzić. Więc to tyle, jeżeli chodziło o produkt. Teraz drugą ważną rzeczą jest to, na jakiej platformie w ogóle chcemy się też tutaj promować. No jest Broku, no nie wiem. Okej. Teraz platformy też się trochę swoimi prawami, one mają pewne swoje atuty, oj, kot mi łazi, mają pewne swoje atuty, mają pewne cienie i blaski, mają pewne rzeczy, z których możemy skorzystać, które mogą nas boostować. Na przykład jeżeli chodzi o Steama, to tutaj musimy też brać pod uwagę wszechobecny algorytm, kocie, nie, właśnie tam, wszechobecny algorytm, który jest takim trochę samonapędzającym się kołem, wiecie, bo to jest trochę tak, że tutaj na tym wykresie widzicie,
To jak się plasują wishlisty, te bardzo ważne wishlisty w budowaniu świadomości per gatunek. I teraz tutaj możecie sobie zobaczyć, że z miejsca już gatunkowo bardzo in favor, tylko nie polskie osoby, ale nieważne, jest gatunek gier strategicznych. No i RPG-i też sobie nieco lepiej radzą. Trochę gorzej mają te puzzle platformery niestety i one jakby od razu z miejsca mają ten problem, żeby te zainteresowanie wygenerować, prawda? Z tym, że dlaczego mówię, że to jest samonapędzające się koło? Dlatego, że ludzie po prostu na Steamie sami wybierają te gry jako takie, w które chcą najbardziej grać. I w tym momencie jakby Steam też podrzuca ludziom w algorytmie to, w co ludzie chcą grać. Dlatego bardzo in favor tutaj są te strategie i RPG, ponieważ jeżeli na przykład algorytm widzi, że jest zainteresowanie tymi grami, to on podsuwa innym ludziom dalej rzeczy, które oni chcą po prostu ogarniać, bo Steam oraz wszystkie inne platformy społecznościowe mają to do siebie, że one działają tak, że podsuwać ludziom content, którego ci ludzie chcą. Jeżeli na przykład coś niekoniecznie tutaj generuje zainteresowanie, no to jest upychane na rzecz tych innych rzeczy, tych treści, tych gier, które są faktycznie bardziej hot. Więc tutaj bierzcie pod uwagę też to, jak Steam jako platforma może pomóc wam w wypchnięciu już na etapie wybrania samego gatunku waszą grę. Ja nie mówię, że nie można zrobić puzzle platformera, że nie można zrobić visual noveli. Można, tylko że bierzcie pod uwagę to, że jeżeli na przykład nie było tej roboty wcześniej przy zrobieniu odpowiedzi na to pytanie, dlaczego w ogóle ma mnie to obchodzić, no to będzie troszkę trudniej. A to był Steam. A teraz mamy nasze słowetne konsole i tutaj mam dla was kilka takich hintów, tipów, które udało mi się wyciągnąć, udało mi się nauczyć w trakcie mojej pracy, to, że na przykład jeżeli decydujemy się na release też na konsolach, na pewno mamy takie narzędzia, które pomogą nam w promocji, czyli możemy odezwać się do platform właśnie po to, żeby te promocje uzyskać. Teraz tutaj bardzo ważne jest też to USP, wiem, że będę nudna z tym strasznie, bo to są też ludzie, którzy dobierają sobie content na swoje platformy. I co można zrobić? Można uzyskać promocję trailera na YouTubie, PlayStation, Xboxa, ID at Xbox, Switcha też można, tylko jest oni czasami, no. Można sobie załatwić stream na głównych kanałach Twitchowych. Na przykład mi się ostatnio udało złapać stream na głównym kanale Xboxowym. To było całkiem klawe, nie codziennie się to udaje. Było spoko. Oni też publikują wpisy na swoich blogach, które, no, jakby fajnie jest, że w ogóle nie zawsze biorą temat, który im zaproponujecie, ale jeżeli już jednak go wezmą, to zawsze jest większa szansa, że dotrzecie do szerszej grupy ludzi. I teraz tak, release na konsoli to też jest, musimy brać pod uwagę to, że on też nam zawiąże grupę docelową, do której chcemy dotrzeć, oraz także potencjalne media, no bo nie będziemy, to już wcześniej wspominał Adam, że nie będziemy przecież wysyłać sobie tutaj, nie wiem, mamy grę na Switch, no to już odpadają nam pisy gamery i tak dalej, prawda? Taki mały dodatek. Co jeszcze? Potencjał w Xboxowym Game Passie. Ja jeszcze muszę rozkminić dokładnie, o co kaman. Wiem, że no, to nie jest tak, że też każdego biorą, ale warto się nad tym pochylić. Zwłaszcza, że są no tak rozpromocja, kiedy twoja gra wejdzie w Game Passie, jednak i tak jest widoczna taka korelacja z zwiększeniem sprzedaży na innych kanałach, na innych sklepach. Ja myślę, że to też fajnie gra na przykład w przypadku naszego rodzimego PCF-u, People Can Fly z Outridersami. Gra jest teraz dostępna na Game Passie, ale jakby widzimy w tym momencie, że sprzedaże na Steamie też są całkiem bardzo, bardzo fajne. Jakby w tym momencie to, że ta gra jest dostępna dla jakiejś grupy graczy w ramach abonamentu, no bo mówię, że to nie jest za darmo, ale nadal Game Pass jest taki ultra w ogóle tani za ten content, który oni tam oferują, no to w tym momencie ci ludzie grają, mówią o tej grze i to się przekłada na te sprzedaże gdzie indziej. Więc ja generalnie też zachęcam, żeby się pochylić nad tym. I tutaj mam dla was jeszcze taką rzecz, której myślę, że nie do końca wszyscy zdają sobie sprawę, że Switch ma takie narzędzie, które też pozwala nam dotrzeć do ludzi, którzy w danej chwili korzystają z konsoli. I jest to ten istniejszy
Newsup, ja zawsze mylę te nazwy, ale tutaj macie linka, gdzie można tam wejść. Tam się ludzie, którzy wydają rzeczy na Nintendo, pewnie wiedzą, ale w każdym razie jest tak, że tam możecie przygotowywać sobie newsy, które są kierowane do subskrybentów kanału, w ogóle do graczy. I to jest świetny sposób na to, żeby mówić o tym na przykład, że w ogóle się wydajecie, że są discounty. Ja kiedyś wykminiliśmy w ogóle to narzędzie i że ono tak działa, jak puszczaliśmy discounty na Switchu, to jakby nam to fajnie grało, bo tam widzimy, ile osób otwiera te newsy, ile osób czyta, głosują na przykład, czy im się dany news podoba, czy nie. I jakby to nie tylko chodzi o to, żeby dawać im te notki sprzedażowe, ale można się też dzielić kontentem. I na przykład można zobaczyć, który content fajnie, że na przykład, czy nie wiem, pokazują jakieś koncept arty, bo tam można grafikę też rzucić. Tak więc ja gorąco zachęcam do tego, że jeżeli wydajecie grę na Switchu, a nie mieliście okazji do tego, żeby skorzystać z tego narzędzia, nie mogliście o nim nie wiedzieć, to warto się rozeznać. Jakby polecam. Tutaj macie link. No. No i to był taki krótki świat o platformach. No ale trzecim składnikiem, który mamy tutaj w naszej sprzedażowej zupie, jest cena. Zresztą bardzo dumna z tego, że udało mi się dobrać cebulę. Ale co my z tą sceną mamy zrobić? No, cena musi być też obietnicą konkretnego poziomu jakości, którym reprezentujemy naszą grę. Więc jakby tutaj spójrzcie na ten przykład, który mamy z prawej strony. Tutaj ktoś no, odleciał srogo. Sam piknie. Więc dlatego nam były potrzebne te tytuły konkurencyjne, żebyśmy mogli sobie potem zrobić i wspieranie cen, żebyśmy mogli się uplasować realnie, tak tanio, szczerze, wśród tych ludzi i zaoferować taką, jakby to powiedzieć, szczerą cenę za to, co oferujemy ludziom. I z tym, że tak, z tym, że musicie jeszcze też pamiętać o tym, że zawsze będą głosy i żebyście się tym nie zrażali, że przyjdą wam na Steama ludzie, którzy mówią, no fajne, fajne, ale nie wezmę, poczekam, aż będzie 50%. No i to będzie, zawsze, bo to jest taka grupa ludzi, która nie kupuje tych gier od razu. Natomiast jeżeli zrobicie dobrze to rozeznanie swojej klienteli, no to w tym momencie to będą ludzie, jeżeli dotrzecie fajnym kontentem, to będą waszymi takimi bardzo oddanymi fanami i są w stanie po prostu wziąć waszą grę na dzień dobry, na launch, za full price'a i nie mają z tym żadnego problemu. Co bym mogła poradzić, to też to, żeby nie przesadzać z bardzo niską ceną na start, ponieważ ludzie są przyzwyczajeni do tego, że potem i tak są promocje na wszystkich platformach. Oni wiedzą po prostu, że jak jest wiosna, to jest spring sale, że jak jest święta, to jest przecena świąteczna. Jakby niektórzy specjalnie się na to czają. I w tym momencie ludzie, którzy kupują, to jest taka moja obserwacja, ludzie, którzy kupują gry i widzą te przeceny, oni nie patrzą na to, ile finalnie będzie na tym właśnie tutaj, tylko patrzą na wartość procentową, czy po prostu ta wartość jest na tyle sexy, żeby w ogóle, o, jest 75%. Nieważne, że i tak zapłacę 30%, ale jest spoko. Więc żebyście się nie wyprztykali z tej możliwości faktycznie jakiegoś konkretnego zarobku, kiedy już do tego poziomu 75, 80, 90 akurat ja niekoniecznie lubię, takiego już pułapu poniżej 50%, gdzie już ludzie, którzy tak są troszkę bardziej z tyłu i tak czekają na te obniżki, już mówią, o, to jest ten czas. Tutaj też tak, czy zastanówcie się nad tym, czy potrzebujecie zniżki na premierę, ponieważ ja zauważyłam, że ludzie często robią to dlatego, że robią to wszyscy inni, a to niekoniecznie jest też dobra droga. Jakby tutaj wszystko zależy od tego, jaki sobie przyjmiemy sposób myślenia o tym procesie. Jeżeli na przykład mamy faktycznie community, które jest bardzo, bardzo duże i jest bardzo zaangażowane i wiemy, że oni będą chcieli w ogóle tej gry na start, to niekoniecznie mądrym pomysłem jest to, żeby się wziąć i po prostu z tych 10-15% wyprztykać na początku. Tutaj chodzi mi o to, że nie mówię, że one są złe, tylko żeby podchodzić do nich tak
No, z takim rozeznaniem, takim po prostu faktycznym pomysłem, co ja mogę osiągnąć. Na przykład, jeżeli jest trochę gorzej, potrzebują ludzie zachęty, nie udało nam się ogarnąć tego komitetu, tak byśmy chcieli, no to faktycznie ten aspekt cenowy może być tutaj jakimś boostem, ale dlatego uczulam was, żebyście przykminili sobie to najpierw no wcześniej, zanim faktycznie będzie, no dobra, to jak puszczam grę, no to musi być te minus 10 chociażby. Plan na kilka miesięcy po premierze. Dobrze wiedzieć, on jest taki z grubsza. To znaczy, że to nie jest tak, że jak sobie przygotujecie tego Excela, jak przygotujemy sobie na Excela, to zawsze go potem można zmienić. Patrząc, jak poprzednie przeceny nam tutaj działały. Tutaj mówię o tym dlatego, bo chciałabym was też tutaj nauczyć tego, jak można do tego podejść, bo niektórzy nie mają z tym problem, no ale ile mam potem dać w ogóle tych procent, nie? No to skoro mam akurat chwilę spotlightu, to wam powiem, to jestem. No. Więc tutaj zapraszam was do używania z takiego narzędzia jak SteamDB Info. Tam można wyciągnąć wiele fajnych rzeczy. Jak się zjedzie tam na dole, znaczy generalnie wybieracie na początku waszą konkurencyjną grę, którą sobie wcześniej bardzo ładnie zdefiniowaliście. I teraz, jak sobie jedziemy tutaj na dół, dochodzimy sobie do prices i na końcu, jak sobie zeskrolujemy, mamy taki graf pokazany, jak wyglądały te fluktuacje cenowe, jakie były przeceny. I kiedy mniej więcej? I jakby tutaj na tej podstawie jesteście w stanie też ogarnąć, okej, czyli gra taka jak Hollow Knight nie schodziła niżej niż 50%, czyli jest okej, czyli się cenią jeszcze, dobrze im się to wszystko zapina. Czyli ja będę miał coś takiego, miał, no to też od razu nie rzucę minus 50 na dzień dobry, bo mi się to kompletnie nie opłaca. Najpierw powinnam zejść troszkę niżej, więc jakby polecam to narzędzie. Fajne rzeczy można się dowiedzieć, no i generalnie można zobaczyć też, jak się chce kupić gry, czego się można spodziewać na następne miesiące. To jakby tak. Też. Z tym, że SteamDB Info musicie pamiętać też o tym, że on agreguje dane, to jest z 18 roku, ale przy innych rzeczach chyba z 19 i wcześniej niestety nie ma. A, i jeszcze jedna rzecz, bo mi się przypomniało, że jak będziecie sobie wybierać listę tych gier konkurencyjnych, żebyście nie grzebali dalej niż przed 2018 rokiem, ponieważ wtedy było trochę inaczej. Landscape, cały krajobraz wyglądał troszkę różniej. Była mniejsza konkurencja oraz w 2018 była taka sprawa, że no, Steam zmienił trochę algorytm, więc już te takie dane no, nie są takie miarodajne, więc myślę, że i tak spokojnie wyszedłem tego czasu, więc jest z czego przybierać. Ale tak, polecam to narzędzie, może wam ułatwić trochę życie w zastanawianiu się, co dalej po tym launchu, jak podejść do polityki cenowej. Dobra, składnik numer 4, czyli promocja, tak zwana marchewka. Jest to dosyć obszerne zagadnienie, nie postaram się spinać z tym wszystkim, nie bójcie się. Więc dobra. Mamy nasze USP, wiemy do kogo chcemy dążyć, mamy ogarnięte platformy i tak dalej, ale teraz musimy przygotować sobie kluczowe materiały, które są jakby taką osią, którą będziemy potem wysyłać do ludzi, którzy będą kojarzyć naszą grę z tymi kluczowymi materiałami. I jest to keyart, czyli grafika promocyjna, której używacie na swoich fanpage'ach, socjalach wszystkich, na sklepach. Często ten wizualny aspekt jest takim pierwszym stknięciem się z ludźmi, którzy wchodzą, przyglądają sobie sklep i nagle patrzą, o, ładny obrazek, ktoś mi mówi, tak? Opisy, zwłaszcza ten krótki opis na Steamie, to jest bardzo, bardzo istotne. Na PlayStation to te opisy nie są tak dobrze niestety eksponowane, ale na Steamie one naprawdę ten krótki opis ma znaczenie. Tagi, czyli po których ludzie będą mogli filtrować sobie waszą grę, screenshoty i trailery. Teraz mówiłam o ważności keyartu i chciałabym trochę poświęcić czasu na niego. Tutaj macie screena ze strony głównej Steamowej i zwróćcie uwagę na to, jak wyglądają te kapsuły tutejsze. Jakby ten keyart, który będziecie przygotowywać, jest bardzo istotny, żeby on nawet na takim bardzo małym prostokącie był w stanie powiedzieć cokolwiek człowiekowi, który wchodzi na tę stronę i on tak się czasami nie zastanawia w ogóle, co wziąć, co w ogóle przyciąga jego uwagę, żeby był w stanie się dowiedzieć o tym, o czym jest gra. Tutaj akurat jest, no, możecie sobie nawet tutaj, jako takie ćwiczenie,
polecam Wam bardzo, sprawdzić na przykład, jak odpalacie sobie sklep, to które kapsuły, które grafiki zwracają Waszą uwagę jako pierwszą. I to może być też jakiś wyznacznik, że kurczę, faktycznie tutaj mój wzrok leci, no mój akurat teraz leci w tego Tapsa. Może dlatego, że jest tak na środku tutaj, ale tak, no. Dlaczego też tak jest? Dlatego, że projektując sobie jako typu kapsuły, bierzcie pod uwagę to, na jakim tle, w jakim krajobrazie to będzie pokazywane. Czyli na przykład w przypadku Steama, odradzałabym właśnie takie arty, które bardzo zlewają się z tym ciemnym, granatowo-szarym tłem steamowym. Jakby to wszystko zależy też od platformy. Kiedyś było tak, że kiedy promowaliśmy grę na PlayStation, strasznie ciskałam się o to, żeby na przykład kiedyś sklep PlayStation wyglądał tak, żeby był taki bardzo niebieski. I teraz wszystkiego rodzaju grafiki, które były bardzo niebieskie, to było tak, ale to się będzie zlewać. No, więc bierz to też pod uwagę, to też myślę, że jest taka rzecz, o której nie każdy myśli, a warto byłoby się nad tym pochylić. Grafika musi prosić o kliknięcie, no i wyróżniać się wśród tej całej masy innych gier, to jest też bardzo istotne. Tutaj chciałam Wam też pokazać taki case, że na przykład jeżeli macie jakiś key art, nie musicie się to do niego po prostu przyzwyczajać, możecie sobie go testować. Tutaj mam dla Was przykład gry Black Skylands. Na górze z tym napisem Play the Demo to jest ich stara kapsuła. I oni ją zmienili, dlatego rozmawiałam z nimi na Twitterze, mówili, że to dlatego, że kurczę, fajna grafika, nie? Ale kompletnie nie pasuje do tego, o czym jest ta gra, bo ona jest taka bardziej adventure. W ogóle nie jest taka. No nie jest taka jak Rambo, nie? Więc ogłosili, że sobie robimy nowy key art. I to jest ten screen z Twittera, który widzicie niżej. Tutaj faktycznie jest zmiana klimatu tego key artu, jakby on komunikuje grę w całkowicie inny sposób. Ale finalnie, dzisiaj na streamie, jak sobie zobaczycie, to jednak oni te propozycje zmienili właśnie na taką, w której mamy też ten akcent z prawej górnej strony, czyli tego od potwora. On jest taki bardziej wyrazisty, bo ten trochę na tym projekcie z Twittera on trochę niknął. Więc jakby testujcie. Zobaczcie w ogóle, jak Wam się to spina w analitykach na Steamie, czy tam więcej ludzi wchodzi na Waszą stronę. Jeżeli coś faktycznie nie działa, to po prostu zmieniajcie to. Jakby. Możecie to też robić po launchu, zwłaszcza wtedy, kiedy macie jakieś announcementy. Ale skoro mówimy jeszcze o keyartach, mam dla Was takie jeszcze inne narzędzie, które myślę, że Wam może też pomóc się jakby zorientować, czego ludzie oczekują, jak dobrze komunikować swój produkt wizualnie. To akurat jest switchowe, ale myślę, że można to traktować uniwersalnie. Jest to strona Switch Icon Showdown i to jest takie jakby. To działa tak, że mamy zestawienie dwóch ikon Switcha i ludzie głosują, co im bardziej pasuje. I tutaj możecie sobie popatrzeć, jakie ikony były takie topowe, jakby zwracały uwagę ostatnio, a które kompletnie zmisowały pointa. I to możemy sobie tutaj podejrzeć na przykład na tym stacie. Czyli na przykład no, a ikona z Ghost Runnera wygrywała bardzo często. Ja się kompletnie nie dziwię, według mnie ten kart jest fantastyczny. I jakby to może Wam też podać kierunek, w którą stronę iść, nie? Ale i tutaj mówiłem o tym zestawieniu z innymi grami na platformie. Ta strona też pozwala nam sobie podejrzeć, jak wygląda nasz key art w towarzystwie innych rzeczy, czyli czy on się wybija, czy nikt nie, też polecam. Dobra. Dalej mamy screenshoty. Już mało czasu mam, a jeszcze nie koniec. Dobra, słuchajcie, będę się spinać. Więc screenshoty są bardzo ważne. Musimy pamiętać o tym, żeby też były ciekawe, miały jakąś różnorodność wizualną, żeby nie były po prostu wszystkie na jedno kopyto. Zwracajcie uwagę na to, jak one są eksponowane też na stronie sklepowej. To jest świetnym przykładem jest Steam, na którym widzimy, że jeżeli faktycznie sobie browsujemy tutaj po tych grach, które nas interesują, to że pierwsze, najbardziej eksponowane są te cztery, więc kiedy na przykład wybieracie sobie kolejne screenshotów do sklepu i ludzie będą na to zwracali uwagę, to faktycznie wybierzcie sobie takie mięsiste te pierwsze cztery. I na innych platformach zróbcie dokładnie to samo. Fajnie, jak te screenshoty też jakąś historię sobie opowiadają, pokazują różne feature'y gry. Trailer. Tu będzie krótko, bo
Bo tak, bo w trailerze jest tak, że to jest bardzo ważny aset, ale niekoniecznie każdy z nas jest na tyle dużym asem, żeby w ogóle sobie taki trailer na wysokim poziomie zrobić. Więc ja tutaj po prostu zalecam zlecenie tego profesjonaliście. U nas w Polsce mamy kilku, na pewno mamy Kubę Sopka z Radikali, gościu wie co robi, pracowałem z nim, ale na pewno jeszcze jest kilka innych, które ogarniają bazę, więc myślę, że tak będzie wam prościej, żeby faktycznie współpracować z taką osobą. Podpatrujcie trendy, a jeżeli faktycznie chcecie się rozwijać w tej sztuce, to tutaj zapraszam was na stronę Dereka Liu, który jest właśnie takim profesjonalistą, takim specem od robienia trendy. On przechodzi przez cały proces, daje fajne tipy. Myślę, że warto się od niego pouczyć. Mamy te asety. Z tego co wiem, to wyzwaniami, z którymi się mierzą devowi i marketerzy, to jest tak, że oni nie wiedzą w ogóle co, gdzie, kiedy, jak mówić w ogóle. Fajnie, że wiemy, kto jest naszą konkurencją, ale co w ogóle? I tutaj znowu się będziemy odwołać do konkurencji, ale chciałabym też zaproponować taką wtyczkę do przeglądarki. To mi strasznie ułatwia życie, bo po prostu nie muszę się logować gdzie indziej i jak wchodzę na stronę Steamową, to po prostu pokazują mi się tutaj takie rzeczy, widzę ile osób było, ile mają followerów i jakby to są fajne dane, od razu dostępne na tacy, więc zachęcam. Na pewno na Chrome, ja sobie to też na mojej operze używam, więc myślę, że spoko. Ale wracając do tematu. Jeżeli nie wiecie w ogóle, jak sobie ustawić plan komunikacji, dobrze jest znowu popatrzeć sobie naszą konkurencję. I teraz jak sobie wejdziemy właśnie na SteamDB i zobaczymy sobie dane odnośnie jakiejś gry, którą traktujemy jako naszą konkurencję. Tutaj w tym wypadku mam grę Skull the Hero Slayer. W zakładce Steam Charts na dole mamy rozpiskę followerów. I teraz co nam to mówi? Followerzy to jest taka liczba ludzi, która śledzi dane, informacje o danej grze. I teraz pokazuje nam, jak wygląda przyrost tego. Jakby to, o co się wszyscy biją, to są właśnie te sławetne wishlisty. I teraz jak nam liczba followerów mówi o tym, ile jest tych wishlist? No ja sobie korzystam z takiej formuły, która pokazuje mniej więcej przedział tego, czego się mogę spodziewać, więc ja sobie tą liczbę followerów mnożę razy 4,5, w najgorszym przypadku do razy 10. I mam taki rozstrzał tego, ile faktycznie gra może wyciągnąć tych wishlist, jak to się potem przewija na sprzedaż. Bo mówmy się, że potrzebujemy mieć tych ludzi, te wishlisty, tych fanów, że potem można było faktycznie oczekiwać od nich, że oni ten produkt kupią. Dobra, więc co robimy? Patrzymy sobie na ten wykres i patrzymy sobie, gdzie są takie pingi, które pokazują nam, że kurczę, tu jest jakiś przyrost. I teraz dlaczego jest ten przyrost? I słuchajcie, ja zastanawiając się, co robią inni, korzystam sobie z kilku narzędzi. Na przykład korzystam sobie z zaawansowanej wyszukiwarki na Twitterze. I ta zaawansowana wyszukiwarka na Twitterze pozwala mniej więcej sprawdzić, co się działo w tym okresie przedziale czasu. I w przypadku Skull the Hero Slayer, jak sobie sprawdziłem, co tam się mogło dziać, no to wyszło mi, że oni akurat odpowiedzieli, że mają early access na Steamie. I tutaj widzicie po setach, że faktycznie tam się coś zadziało i mogło mieć przełożenie na to, żeby tam się podziało coś sexy. Innym takim narzędziem, z którego korzystam też, jest strona gamespress.com, przepraszam, na której możemy sobie podejrzeć press release, jakie wysyła agencja PR-owa, wydawca odnośnie danej gry. I faktycznie tutaj wyszło, że oni wysłali press release odnośnie tego early accessu. Ja też zachęcam tego, żeby sobie podpatrzeć na przykład, jak inni to komunikują, jak oni w ogóle piszą te preski. Jeżeli macie problem z tym, żeby faktycznie jakąś seksowną informację tutaj do prasy, do ludzi zainteresowanych wysłać. Ale tak, to są dwa z tych narzędzi, ale na przykład analizujmy sobie jeszcze taki przypadek, takiego drobniejszego pika, który miał miejsce w kwietniu. Co możemy jeszcze zrobić? No tutaj przeleciałam przez narzędzia Twittera, no i tak średnio to zażarło. To chyba jakby nie to było powodem, że tam się troszeczkę ruszyło, prawda? Ale jednym takim narzędziem, które możemy sobie przelecieć, jest Steam Announcement. I akurat faktycznie wyszło, że tutaj oni
podzielili się swoją roadmapą developmentu i że no, dużo osób tutaj na to zareagowało, więc na pewno to mogą mieć jakieś przełożenie na rzeczy. I teraz tak, musimy zrobić z każdą z tych naszych gier, które wyselektowaliśmy sobie jako naszą konkurencję i sprawdzać na przykład, czym oni komunikowali. I teraz to, o czym mówię, to jest to, co my nazywamy w naszym żargonie bitsami. Czyli takie bardzo interesujące, ważne informacje, którymi się właśnie dzielicie z prasą. Czyli to może być announcement, udział na targach demo, współpraca, oczywiście launch, wszystkie jakieś takie mocniejsze rzeczy, które są godne tego, żeby tę prasówkę wysłać. No ale skoro jesteśmy przy prasówce, no to dam wam też kilka takich moich przemyśleń odnośnie tego, jak się do tej prasy tutaj dobić. Trochę może trochę zdubluję rzeczy z poprzedniej prezentacji, a może nie. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że dziennikarz też pracuje i jego zadaniem jest dostarczyć taką treść, którą chcą ludzie klikać. Więc te komunikaty, ta wartość, którą chcecie im przedstawić, musi być faktycznie interesująca dla tych jego odbiorców. Więc on generalnie jak dostaje taką, no to jest nasza gra, okej, okay, no i on za bardzo nie jest w stanie nic z tym zrobić. Jakby musimy też przyjąć właśnie tą perspektywę tego naszego odbiorcy, wejść w jego skórę. Na czym się często możemy wysypać? Na tytule maila. Taka głupia, prozaiczna rzecz, a jednak. Musicie pamiętać, że osoba, jesteście powiedzmy, nie wiem, single devem, wasza pierwsza gra, macie pomysł, postanawiacie wyjść do prasy i piszecie mu maila, tytuł gry, nie wiem, toksyczny pomidor, wychodzi na peceta tego i tego dnia. Dla niego to nic nie znaczy, to jest po prostu według mnie totalnie strzał w stopę. Musicie jakoś w tym tytule maila powiedzieć coś więcej, dać jakąś faktyczną wartość, powiedzieć, co jest interesującego w toksycznym pomidorze. Nie spamujcie. Nie musicie wysłać im każdego gifa, którego wyprodukujecie, bo oni naprawdę mają zarąbane skrzynki, dostarczajcie im właśnie tę wartość, taką bardziej, oni lubią ciekawe, ekskluzywne materiały, więc dobrze byłoby im coś takiego dostarczyć i uczulam was, żebyście nie planowali tych publikacji bitsów, ważnych informacji w momencie, kiedy są ważne wydarzenia w stylu Gamescom, E3, premiera bardzo ważnej gry, bo po prostu jest więcej niż pewne, że ci ludzie nie będą w stanie pochylić się nad waszą prasówką, nad waszym mailem, nad waszym komunikatem, bo są zaorani tą całą resztą. I przygotujcie przejrzysty preskit. Ale myślę, że poprzednia prezentacja mówiła o tym wystarczająco on point, więc nie będę się na ten temat rozwodzić. Influencerami jest tak, chciałam tylko po prostu zahaczyć ten temat, że oni podchwycą temat, jeżeli jest na tyle nośny, bo też oni mają na uwadze to swoje dobro, tych swoich odbiorców, tak? Oni po prostu robią content pod nich, tego, czego ludzie chcą oglądać, więc oni bardzo rzadko kiedy podchwycą waszą grę tylko dlatego, że wyślecie im jakąś wiadomość. Myślę, że korelacja jest taka, że najpierw musicie zrobić głośniej o grze poprzez prasę, poprzez jakieś takie komunikatu i dopiero potem, jak jest zainteresowanie, mogą to sami z siebie podciągnąć. Ale jeżeli nie liczcie, że będzie tak samo jak z Among Us, bo prawdopodobnym jest, że raczej nie będzie. Niestety. Wszyscy byśmy chcieli, ale no niestety nie. Natomiast, żeby usprawnić ten proces takiego reachu do kreatorów treści, tutaj chciałam wam polecić dwa narzędzia, keymailer.co i woovit.com. Woovit jest dosyć nowym narzędziem, korzystałam z płatnej wersji, powiem wam, że jest całkiem spoko, nie jest taka droga i jakby udało mi się też, tam jest fajne narzędzie do reachowania ludzi pod wasz profil, więc jakby zachęcam, żebyście sobie sprawdzili i zobaczyli, czy wam pomoże w waszym struglowaniu, w dotarciu do influencerów i uważajcie na skamerów, kluczowe udaczy, jak piszą wam maile, że siema, siema, jestem wielkim youtuberem, chciałbym twój klucz, sprawdźcie po prostu, czy tak faktycznie jest, bo trochę szkoda, żeby te klucze wylądowały potem u jakiegoś resellera. Myślę, że chwila researchu i możecie się ustrzec takich praktyk. No Jezu. Dobra. Community, czyli do serca przez treści.
Teraz musicie sobie zdawać sprawę z tego, że budowanie community odbywa się też na różnych etapach. Mamy tutaj ten piękny lejek. Lejek świadomości, zainteresowania, pragnienia, działania i lojalności. I teraz dla każdego z tych etapów musimy przygotować trochę inne treści. Na przykład dla świadomości wiadomo, że to jest takie pierwsze zetknięcie się z waszą grą. I to może być poprzez na przykład kampanię płatną na Facebooku, po prostu targetujecie sobie na ludzi, nie zobaczą baner. To może być poprzez recenzję, to może być poprzez kapsułę na Steamie, to może być poprzez newsa. I teraz to, co się normalnie dzieje, to to, dlatego ten lejek się zawęża, że ludzie, którzy że ludzie, którzy nie są zainteresowani, po prostu wypadną was z tego. I teraz naszym zadaniem jest to, żeby przepchnąć tą całą masę ludzi, których ściągamy przez te nasze główne, żeby przepychać tych ludzi w dół lejka odpowiednim kontentem. Czyli po prostu. Może tak, bardzo krótko i na temat. Kiedy tworzycie treści, żeby faktycznie budować sobie community, bierzcie pod uwagę to, że one też muszą być angażujące. My jesteśmy jako konsumenci w Expinii w tym, jak chcemy, żeby do nas mówiono, ale kiedy jesteśmy sprzedawcami, to już trochę tracimy tę percepcję i jakby mówimy o tym, co chcemy ludziom wepchnąć do gardła, to nie jest ten kierunek. Więc te treści muszą być przyciągające uwagę. Ja zachęcam, żeby były edukacyjne albo rozrywkowe. I nie bójcie się publikować za dużo. Szum na socjalach jest tak duży, że prawdopodobnie nie ma osoby, która jest w stanie zobaczyć wszystkie wasze komunikaty. I zawsze pamiętajcie o call to action. To może być follow, wishlista i tak dalej. Płatna reklama, a to już końcówka jest na szczęście. Płatna reklama, tutaj nie będę się za bardzo rozwodzić na ten temat, ale bo to jest też osobny duży blog, który można by poświęcić. Natomiast jasne, zachęcam, jeżeli zrobiliście dobrze swoją pracę domową z USP, to w tym momencie nie ma takiego też takiej obawy, że utopicie swojego ciężko zarobionego golda w reklamę, która nie będzie potem się konwertować, czyli nie będzie zapewniała wam tych sprzedaży. Ale jeżeli ten komunikat jest fajny, jeżeli macie fajne, przygotowane pod grupę docelową asety, grafiki, filmiki, to jak najbardziej zachęcam, żeby testować sobie też różne kreacje i sprawdzać, jak to działa, bo jakby to wszystko jest ciągłą pracą i testowaniem. Dobra, ostatni składnik, czyli czas. Coś, co już zahaczałam wcześniej. Wszystkie te wasze działania, które sobie zaplanujecie, osadźcie sobie realnie w ramach tego, co jesteście w stanie dowieść, na jaki czas i w konfrontacji z tym, co się będzie mniej więcej działo. Czyli zróbcie sobie rozpiskę, na przykład na grach online jest fajna taka, oni uzupełniają, jakie gry będą wydawane na przestrzeni miesięcy i tam możecie sobie zobaczyć, czy akurat w momencie, kiedy wy byście chcieli coś tam robić, czy nie ma jakiejś dużej premiery. Na przykład no nie wysyłajcie niczego, kiedy Rockstar będzie robił nowe GTA. Dobra, dziękuję za wasz czas. Przepraszam, że tak długo to trwało. Mam nadzieję, że wasza zupa growa będzie dobrze tutaj prosperować. Disclaimer jest tylko taki, miałam powiedzieć, że nie zawsze trzeba iść wedle przepisu. Jeżeli się wie, co się robi, to można pewne rzeczy zrobić trochę inaczej, czyli na przykład ogłosić grę na targach i ją wydać tego samego dnia, ale to trzeba mieć też jakby know-how i jakby wsparcie innych, nie wiem, znaną markę, wsparcie publishera, cokolwiek. Tylko to chciałam dodać. Dzięki.